Dzień dobry, chciałam powitać wszystkich. To jest nasze pierwsze spotkanie w Leśnej Skarpie prozdrowotne. Będzie ich zdecydowanie więcej. Będziemy robili cały cykl spotkań na temat zdrowia. Inicjatorem jest pan Tadeusz Leśniewski. Miło mi, że jest jeszcze raz z nami tutaj. I chciałem powiedzieć, tutaj jest pani Wantyna, która popiera mnie, a jest właściwie matką, mogę powiedzieć, wynalazku tego, żeby żywić się zdrowo. I nie jest mówione, że będziemy się leczyć lekami, tylko musimy się leczyć tym, czym mamy swój pokarm. To pokarm jest podawany, tylko jest oczywiście dzisiaj dużo skażonych rzeczy, których mamy, można powiedzieć, całą gamę w sklepach, a my chcemy prowadzić, żebyśmy mieli zdrową żywność. I tego się trzymajmy i tutaj będziemy o tym mówili i będziemy pokazywali, jak piec swój chleb i jak więcej na ten temat powie pani Wantyna. Dziękuję państwu, zapraszam. Dziękuję, zapraszam. Dzień dobry państwu, witam państwa, nazywam się Walentyna Matusz. Przyjechaliśmy z Wrocławia i we Wrocławiu mamy swój gabinet Kwantomet. Jak państwo widzicie, stoi nasz baner. Dlaczego tutaj stoję przed państwem? Ano dlatego, że podobno nic się nie dzieje bez przyczyny. I 11 lat temu, kiedy byłam bardzo, bardzo chora, lekarze mi powiedzieli, że będę chora do końca życia, a że nie należę do osób pokornych, więc stwierdziłam, że chyba coś tu jest nie tak. Nie chciałam w to uwierzyć, nie chciałam łykać garść leków i stwierdzam, że każdy z nas tutaj obecnych, myślę, że wie na ten temat, że jesteśmy takimi energiami. I kiedy czegoś potrzebujemy, to wysyłamy tą energię w kosmos i ta energia szuka czegoś dla nas lub szuka osób, które będą w stanie nam pomóc. I ja właśnie kiedyś zostałam zaproszona na wykład węgierskiego uczonego profesora Zoltana Dinio i zaczął nam mówić o wolnych rodnikach, które powstają w wyniku naszego złego odżywiania, że dostarczamy z pożywieniem bardzo dużo toksyn i te wolne rodniki w wyniku również naszego metabolizmu atakują nasze komórki. Bo proszę państwa, trzeba nam wiedzieć, że my jesteśmy zbudowani ze 100 bilionów komórek. I to wszystko, co się dzieje w naszym organizmie, odbywa się na poziomie komórkowym. Czyli na poziomie komórkowym musimy komórki oczyszczać, na poziomie komórkowym musimy je dożywiać. Jeżeli i organizm nas tylko tego od nas potrzebuje. I kiedy stwierdziłam, że skoro łykam garść leków i te leki też ileś pieniędzy mnie kosztują, to stwierdziłam, dlaczego nie spróbować po prostu jakichś tam suplementów. Spróbowałam i nagle się okazało, że mój organizm zaczął pomalutku wracać do normy, to znaczy zaczęłam się po prostu nie przeziębiać. Czyli mój system immunologiczny zaczął powolutku wracać do zdrowia. Oczywiście, kiedy usłyszałam wiele tych informacji, one mnie bardzo zaciekawiły. Zaczęłam również szukać różnych innych informacji z tym związanych, ze swoim zdrowiem, jak w ogóle funkcjonuje mój organizm, dlaczego te przeciwutleniacze są takie ważne dla naszego organizmu. I proszę państwa, to był mój tak jakby krok do tego, gdzie w tej chwili jestem. Zaczęłam szukać, zaczęłam czytać, zaczęłam chodzić na wszelkiego rodzaju szkolenia, zaczęłam również uczestniczyć w wszelkiego rodzaju kursach, zdobyłam certyfikaty po to, że stwierdziłam, że tą świadomość, którą ja posiadłam, ona jest potrzebna również ludziom. Czyli ja w jaki sposób powinnam spłacić ten swój dług wobec ludzi, mówiąc o tym, że proszę państwa, zdrowie to jest nasza rzecz i ona tylko powinna najbardziej nas interesować i nie powierzajmy nigdy zdrowia w obce ręce, bo nigdy nikomu nie jest na zdrowiu tak bardzo, nikomu na zdrowiu tak bardzo nie zależy jak nam. I proszę państwa, czytając kolejne interesujące mnie rzeczy dotyczące jelita, bo głównie byłam chora na jelita, dotarłam do publikacji profesora Gersona i profesor Gerson w wyniku swoich długoletnich badań stwierdził, że jelita to jest nasz najważniejszy organ.
Nawet stwierdził tak, że to jest nasz podstawowy pierwszy mózg. Dlaczego? Dlatego, że jest on tak bardzo mocno unerwiony, że nawet gdybyśmy odcięli nasze jelita od naszego mózgu podstawowego, to jelito wykona wszystkie funkcje, do czego zostało przez naturę powołane. I co się okazuje? Przede wszystkim, tak jak powiedział też również ojciec medycyny Hipokrates, jesteśmy tym, co jemy, ale jak trawimy i jak to wchłaniamy. I proszę Państwa, podstawową rzeczą, jaką robimy błąd w odżywianiu się, to jest przede wszystkim, źle łączymy nasze pokarmy. I o tym też również mówił Hipokrates. Zawsze musimy stosować rozdzielność jedzeniową. Co to znaczy? Nigdy nie łączymy węglowodanów z białkami, a tylko troszeczkę warzyw do tego, z uwagi na to, że zarówno węglowodany, jak i białka są to substancje, które nas zakwaszają. A równoważnikiem do zakwaszenia, do odkwaszenia organizmu są warzywa. My niestety tych warzyw zjadamy bardzo mało. Więc kiedy ja stwierdziłam, że skoro Hipokrates parę tysięcy lat o tym mówił, mówiła również o tym medycyna chińska, to należy to spróbować. I oczywiście moje posiłki zaczęłam właśnie w ten sposób komponować. Czyli jeżeli jem kaszę, jedną porcję, to zawsze do tej kaszy trzeba zjadać 15 porcji warzyw, 15 deko warzyw. Jeżeli jem mięso, czy jajka, czy chleb, to również do tego trzeba zjadać 15 deko warzyw, czyli warzywa w bardzo dużych ilościach. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli na przykład, tutaj właśnie z Panią przed chwilą rozmawiałam na temat szkodliwości glutenu. Kiedy my na przykład zjadamy gluten, zwłaszcza gluten pszeniczny, jest to w chwili obecnej gluten najbardziej szkodliwym pożywieniem dla nas. Dlaczego? No niestety jak wszystko co ludzie robią, często robią to dla pieniędzy i również to zboże zmodyfikowali genetycznie. To na czym polega ta zmiana? To znaczy zmieniono w wyniku tej modyfikacji ilość chromozomów w tej pszenicy z 14 na 42. I przez te 30 czy 40 lat nasz organizm nie zdołał jeszcze wytworzyć enzymów, które by ten gluten strawiały. Więc co się dzieje? Więc ten gluten zjadany przez nas niestety zakleja nam jelita. Aż po czubki naszych naczyń włosowatych, przepraszam, kosków jelitowych. I to powoduje, że dajemy pożywienie dla grzybów candida. One jako równoważnik dla naszej bakterii bifido są konieczne, ale są konieczne jako formy jednokomórkowe, bo spełniają swoją funkcję w naszym jelicie. Na przykład chociażby tworząc różnego rodzaju, na resztkach tworzą na przykład witaminy. Ale kiedy te grzyby candida rozmnożą się do form złożonych, w wyniku swojego metabolizmu zaczynają do naszego organizmu wyrzucać mnóstwo toksyn i neurotoksyn. A żeby organizm nas nie zabił, żeby te toksyny nas nie zabiły, organizm zatrzymuje po prostu wodę. Więc my po prostu przyrastamy na wadze. Więc my nie tyjemy z tłuszczów, tak jak lecą reklamy i mówią po prostu nam nieprawdę. My po prostu tyjemy z niestrawionych węglowodanów. Więc jeżeli ograniczyłam zjadanie węglowodanów, jeżeli zaczęłam inaczej komponować mój jadłospis, nagle się okazało, że pomału zaczęłam schodzić z wagi. I miało to miejsce 6 lat temu. Schudłam przez 15 kilo i do tej pory tą wagę utrzymuję. Nie wymaga to zbyt wielkiego wysiłku, tylko wystarczy, że wejdzie nam to w nasze po prostu przyzwyczajenie. Oczywiście każda zmiana jest to zmiana, która wymaga od nas pracy. Ale czy nie warto wykonać tej pracy, żeby po prostu być zdrowym? Warto. Ale zdrowie jest wyborem i musimy nauczyć się go dokonywać. Ja dokonałam i bardzo Państwa do tego namawiam. Chcę jeszcze wrócić do tego nieszczęsnego glutenu. Proszę Państwa, w wyniku tych cieknących jelit, bo niestety gluten rozszczelnia nam te jelita,
niestrawiony pokarm po prostu się wydostaje i te niestrawione białka przedostają się do naszego krwiobiegu, powodują to, że organizm zaczyna po prostu tworzyć choroby z tak zwanej autoagresji. Kiedy te jelita, kiedy przestaniemy jeść ten gluten, te jelita zaczynają się uszczelniać, nagle się okazuje, że my pomalutku zaczynamy wychodzić ze wszelkiego rodzaju schorzeń. Druga sprawa, zaklejone jelita, proszę Państwa, to jest bardzo duże obciążenie dla nerek, dla czustki, dla wątroby, to też jest wysokie ciśnienie. I kolejną rzeczą, na którą jeszcze Państwu chciałam zwrócić uwagę, a mianowicie to, że kiedy przychodzą do nas osoby i mają różnego rodzaju schorzenia, pierwsza moja podstawowe pytanie to tak, pytam się, czy pije Pan, Pani wodę? Ojej, proszę Panią, wodę? No tak. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że my jesteśmy zbudowani 75% z wody. Jeżeli nie pijemy tej wody, to niestety nasze komórki tak jakby tracą pamięć picia wody i my po prostu nie mamy pragnienia. Ale za to pijemy ze 3 kawy, 2 herbaty i niestety bardzo mocno się zakwaszamy. I organizm nie ma czym wyrzucać toksyn. Jeżeli organizm nie ma czym wyrzucać toksyn, to te toksyny po prostu zostają w nas. Tworzą stany zapalne, a te stany zapalne często kończą się różnego rodzaju również schorzeniami. Ale jaka ta woda powinna być? Proszę Państwa, woda w naszym ustroju jest wodą, jest elektrolitem, czyli zawiera magnez, sód, potas i wapń. I taka woda zawierająca elektrolity nas wypłukuje toksyny z naszych komórek, jak również te komórki nawadnia. Wtedy co się dzieje? Nasza wątroba więcej produkuje żółci, nasze naczynia krwionośne zaczynają się powiększać, krew się rozrzedza, a wtedy zaczyna lepiej płynąć i lepiej dociera do naszych naczyń włosowatych. Podam Państwu taki przykład. Trafiła do nas pani, miała 62 lata, miała duszności, miała problem z oddychaniem. Kardiologicznie została przebadana na różne sposoby i kardiologicznie lekarze powiedzieli, że nie wiedzą, co jej jest. Kiedy trafiła do nas, oczywiście przebadaliśmy na skanerze jej serce i co się okazało? Wychodzi zwężenie subaorty. To, co to znaczy? To znaczy, ona zaczęła po prostu od środka zasychać. Czyli ta krew była gęsta, źle transportowała tlen do mózgu, źle oczyszczała płuca i pani miała po prostu duszności. Oczywiście zadane przeze mnie pytanie, czy pani pije wodę, oczywiście powiedziała, a skąd, to jest wielki problem u mnie. Jest podstawową rzeczą, którą tutaj Państwu chcę polecić, to wstajemy rano i wypijamy 2 szklanki letniej wody ze szczyptą soli. Oczywiście nie tej białej soli jodowanej ze sklepu, tylko to powinna być sól jodowana himalajska lub różowa, lub na przykład czarna. Dlatego proszę w swoich kuchniach, panie, żebyście nigdy nie używały tej soli białej, bo ta sól to jest po prostu, to jest chlorek sodu. On jest nic nie warty. Wręcz przeciwnie, jest dla nas szkodliwy. I wtedy, kiedy my zaczniemy się nawadniać, kiedy nerki zaczną lepiej filtrować naszą krew, kiedy zacznie się lepsze usuwanie toksyn, na przykład okazuje się, że na przykład przestają boleć nas stawy, bo woda wypłukała toksyny ze stawów, że nagle schodzimy z wagi, bo organizm zaczął wyrzucać toksyny. Poprawiła nam się cera, bo dlaczego my mamy zmarszczki, czy Państwo wiecie? Tu się zwracam już do Pań, bo nam na tym bardzo zależy. Proszę Państwa, zmarszczki to nic innego jak toksyny, które zostały zgromadzone w tkance łącznej, jak również w limfie. Dlatego, że mówię, brak wody powoduje to, że
w tej tkance łącznej i w tej limfie jest to wszystko po prostu zgromadzone. Czyli toksyny powodują zmarszczki. I żaden cudowny krem nie jest w stanie po prostu nam tak tych zmarszczek spłaszczyć, jak po prostu picie dużej ilości wody. To znaczy duża ilość. Proszę Państwa, taka jest proporcja. 30 ml wody na kilogram ciała. Czyli każdy sobie powinien obliczyć, ile ważę i ile tej wody powinienem wypić. Jaka jest moja recepta? Proszę Państwa, ja też miałam problem z piciem wody. Bardzo duży problem. Ale kiedy mi to uświadomiono, jak to zrobić? Więc kupiłam sobie dzbanek dwulitrowy, proszę Państwa. Wsypałam tam pół łyżeczki płaskiej soli himalajskiej i ten dzbanek powinien być wieczorem wypity. Jak to zrobić? Tam, w tych miejscach, gdzie jesteśmy, porozstawiajcie sobie Państwo szklanki z wodą. Bo mówię, a ja zapominam. Natomiast jak one sobie będą stały tam, gdzie my jesteśmy w kuchni, czy tam w pokoju, czy gdzie siedzimy, czy w pracy na przykład, niech ta szklanka wody, kiedy wypijamy jedną, powinna być uzupełniona drugą. Tutaj jeszcze wracając do pożywienia, proszę Państwa, też takim zagrożeniem dla naszego zdrowia, a tym samym dla naszych jelit, jest również, proszę Państwa, kazeina. To są dwa składniki naszego pokarmu, które również uczestniczą w zaklejaniu naszych jelit. Dlaczego ta kazeina również nam szkodzi? Z uwagi na to, że my od drugiego roku życia po prostu też organizm przestaje produkować enzym, który tą kazeinę rozkłada, prawda, trawi. I ta kazeina też to jelito nam zakleja. Więc powinniśmy z produktów mlecznych jeść tylko masło wysokiej zawartości tłuszczu, jak również śmietany 30 i 36. Tak dużej zawartości tłuszczu ta kazeina jest jeszcze przez organizm strawialna. Natomiast wszelkiego rodzaju jogurty, zwłaszcza jogurty słodkie, bardzo, bardzo je Państwu odradzam. Wracając jeszcze do warzyw, o których mówiłam, wiadomo, że nie wszyscy, jak mieszkam w mieście, dużym mieście, nie mam dostępu do dobrych jakości warzyw. Więc po prostu muszę kupować tam, gdzie, jak to się mówi, są one najbliższe mojego miejsca zamieszkania. Ale co wtedy robię? Po prostu robię sobie roztwór wody ze sodą oczyszczoną. Robię na przykład na 2 litry, daję łyżkę sody i te warzywa po prostu sobie w tej sodzie moczę. One sobie pomoczą 20-30 minut, potem je wyciągam, osuszam, zawijam w ręczniki papierowe i trzymam je w lodówce. Zobaczycie Państwo, jak dużo zabrudzeń ta soda wyciągnie z naszych tych warzyw. I po prostu no, musimy te warzywa jeść, ale no, mówię, takie, jakie są dostępne w naszym otoczeniu. Kolejną rzeczą jeszcze jest, oczywiście musimy co? Musimy ograniczyć do niezbędnego minimum cukier zwłaszcza biały. Cukier biały jest niestety nazywany narkotykiem XXI wieku. Jest dlaczego taki dla nas bardzo szkodliwy, a mianowicie dlatego, że on powoduje, że jest pożywką dla grzybów. I co się okazuje, że bardzo również nas zakwasza. Czyli starajmy się Państwo nie słodzić, jeżeli już bardzo mamy z tym duży problem, to stosujmy na przykład ksylitol czy stewię, ale myślę, że jeżeli będziemy wiedzieli, że wszystkie te zmiany będą prowadziły do wyzdrowienia naszego organizmu, to myślę, że warto. Ja też kiedyś myślałam, że nie można wypić herbaty bez cukru czy kawy. Teraz po prostu raz, że czarnej herbaty już nie piję, bo czarna herbata bardzo mocno zakwasza, a jeżeli kawę po prostu piję bez cukru. Jeszcze bardzo ważna jest rzecz, a mianowicie taka, że jeżeli pijemy kawę, pamiętajcie Państwo, że kawa nas zakwasza, jak już wspomniałam, i dla zrównoważenia kwasowości kawy zawsze powinniśmy stawiać chociaż jedną szklankę wody. Dlatego jak Włosi podają kawę espresso, prawda, zawsze nam podają szklankę wody. Więc nie dlatego, jak ktoś mi kiedyś powiedział, dla
sobie wypłukania kubków smakowych, tylko dlatego, żeby nas po prostu ta kawa mocno nie odkwaszała, nie odwadniała. Kolejną rzeczą też chciałabym zwrócić Państwu uwagę na to, że żebyśmy nie starali się nie kupować produktów wysoko przetworzonych. Starajmy się gotować i przygotowywać posiłki, bo to jest dla naszego zdrowia. Lepiej poświęcić czas, więcej tego czasu poświęcić na przygotowanie posiłków, niż niestety potem odwiedzać gabinety lekarskie. Czasem, proszę Państwa, tak mam, że jak stoję w hipermarkecie i coś tam kupuję, jak widzę, kiedy ludzie wywożą olbrzymie wózki Coca-Coli czy jakichś innych puszek, po prostu czasem mam ochotę stanąć na środku i mówić, proszę Państwa, Państwo wieziecie do domu chorobę. Może kiedyś się na to zdobędę, zobaczę. Jeszcze też chciałabym tutaj Państwu powiedzieć, wracając już do tych grzybów. Te toksyny i te neurotoksyny, które są wytwarzane przez grzybów, często są przyczyną na przykład tak zwanego wypalenia zawodowego, czy na przykład depresji, czy na przykład schizofrenii, czy chociażby wszelkiego rodzaju chorób psychicznych. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kiedy zadbamy o nasze pożywienie i dostarczymy do naszego jelit bardzo dużo warzyw, warzywa na błonniku rozpuszczalnym nasze dobre bakterie bifido zaczynają się namnażać w odpowiedniej ilości, w takiej jak każdemu organizmowi one są potrzebne. Proszę sobie wyobrazić, że tych bakterii w naszym organizmie, kiedy są one już namnożone, powinno być około od 2 do 3 kg. A nasz genotyp bakterii, proszę Państwa, znajduje się w wyrostku robaczkowym i zostajemy nimi zaszczepieni wtedy, kiedy rodząc się przechodzimy przez kanał rodny naszej matki. I bakterie nasze, ilość tych bakterii, jest tak indywidualna dla każdego z nas, jak nasze na przykład linie papilarne. I kiedy my mamy ten swój genotyp w wyrostku robaczkowym, to nasz organizm wtedy, kiedy jest zagrożenie, sięga tam i wie, ile tych bakterii ma się namnożyć. Dlaczego one są takie ważne? Proszę Państwa, bo one uczestniczą w tworzeniu neuroprzekaźników typu serotonina, dopaminy i endorfiny. I one powstają w 80% w naszym jelicie. Kiedy my się prawidłowo odżywiamy, to również to ma znaczenie, jaki mamy nastrój. I proszę zobaczyć, kiedy przychodzą do nas pacjenci i zaczynają stosować tak zwany nasz koncept żywieniowy, nagle mówią, że faktycznie poprawi mi się nastrój, że minęło zmęczenie, nawet uczucie ciągłego zmęczenia, bo są osoby, które są bardzo mocno zatoksycznione, mówią, że kładą się zmęczone i wstają zmęczone. Więc jeżeli my zadbamy o ten nasz jadłospis, to oprócz tego, że zaczniemy schodzić z wagi, bo organizm nie będzie musiał zatrzymywać wody, czyli zaczniemy schodzić z wagi na stałe, ale również poprawi nam się nasz nastrój, czyli będzie nam się chciało więcej chcieć. Więc jeszcze dlatego bardzo chciałabym Państwa uczulić, zadbajmy o nasze jelita, bo jeżeli zadbamy o nasze jelita, nasz organizm po prostu będzie zdrowy. Będziemy mieli dobry nastrój, będziemy świetnie się czuć i po prostu przestaniemy chorować. Jest to, myślę, że to jest taki mój apel, bo tak jak powiedziałam, byłam chora, jestem zdrowa. Mimo, że byłam kiedyś młodsza, teraz jestem starsza, ale zawsze uważam, że metryka jest dla GUS-u, a my się czujemy, a my mamy tyle lat, jak się czujemy. I chciałabym Państwu to zadedykować i prosić, żeby zacząć po prostu zastanawiać się,
co kupujemy, jak przygotowujemy nasze posiłki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.